wszystkim, to w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie lipca, z czego jedna książka to będzie jeszcze z końcówki czerwca, a jednej nie skończyłam jeszcze w lipcu, ale dzisiaj, kiedy nagrywam, jest 30, więc myślę, że jeszcze ją dokończę, a po prostu też jest kontynuacja serii, więc myślę, że już mogę się o niej co nieco wypowiedzieć, a też jestem już właściwie na końcówce. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Pierwsza książka obiecana z czerwca to jest Grzeszna dziewczynka musi zginąć Holly Jackson. To jest trzeci tom przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Jeśli chodzi o pierwszy tom, bo jego fabułę Wam opowiem, bo oczywiście tutaj gdybym miała opowiadać, to były spoilery, więc powiem tylko o pierwszym tomie. Poznajmy tam Pippę, która w ramach projektu szkolnego odgrzebuje sprawę sprzed 5 lat, która została uznana za zakończoną. Chodziło o sprawę, gdzie dziewczyna 17-letnia, z tego co pamiętam, została zamordowana przez swojego chłopaka i ten chłopak właśnie niby popełnił samobójstwo po popełnieniu tej zbrodni. Natomiast Pippa w to nie wierzy i próbuje udowodnić, że było inaczej. Tutaj mamy klimat takiego małego miasteczka, więc jeśli lubicie coś takiego, to serdecznie Wam polecam. Ta część moim zdaniem była najlepsza, najbardziej trzymała w napięciu, chociaż na równi są z pierwszą w mojej głowie. Druga troszeczkę od nich odstawała, ale też była świetna. Także ja Wam tą serię w ogóle bardzo serdecznie polecam i chciałam o niej wspomnieć na kanale. Ta część jest najgrubsza, ale naprawdę czyta się bardzo szybko, zwłaszcza po około 300 stronie w ogóle płynie się i nie da się oderwać. Naprawdę obiecuję Wam to. Ja siedziałam z zapartym tchem. Ostatnio też nie miałam vibe'u na takie dłuższe książki, a ta naprawdę mnie wciągnęła, więc po prostu chciałam o niej wspomnieć. I lipiec stricte zaczęłam już z Latem złamanych zasad. To jest taka młodzieżóweczka z Rosamund Drive'a, taki romans właśnie letni. On jest 15+. Tutaj poznajemy dziewczynę, która nie pamiętam, oczywiście Meredith. Meredith, która po śmierci swojej siostry wraca na taką wyspę, gdzie cała jej rodzina zjeżdża się na ślub jednej z członki tej rodziny i członka innej rodziny i te dwie rodziny się właśnie łączą, bo oni mieli w ogóle taką tradycję przed śmiercią tej siostry, że właśnie co roku jeździli na tą wyspę. I oni grają w taką grę terenową, gdzie zadaniem członków jest po prostu wybijanie się nawzajem balonami z wodą albo jakimiś takimi pistolecikami na wodę. Taka bardzo, ta młodzieżówka nadrabia moim zdaniem przede wszystkim klimatem, takim bardzo letnim, faktycznie czuć ten też rodzinny vibe, że oni się spotykają na tego grilla, rozmawiają i faktycznie spędzają ze sobą miło czas i to było czuć, że po prostu to jest takie rodzinne, wiecie o co chodzi. I ten klimat też tam, też było bardzo dużo opisów plaży, tego jak te domki letniskowe, to wszystko miało swój taki, myślę, niepodrabialny vibe. O wiele bardziej mi się podoba niż Tego lata stałam się piękna, a tutaj wydaje mi się, że ta jest naprawdę bardziej godna uwagi. Też tutaj mamy oczywiście taki mini romans, trochę taki instant love, ale tutaj mi się to właśnie najbardziej nie podobało, natomiast myślę, że da się na to przymknąć oko. Ogólnie książka mi się podobała, ale moim zdaniem nie wyróżnia się aż tak. Jeśli chcecie coś z letnim klimatem, co jest bardzo przyjemne i szybkie przeczytania, to polecam i to też jest w ogóle inspirowane piosenkami Taylor Swift, więc tu też są różne nawiązania. Natomiast ja jakoś jej super nie zapamiętałam i po prostu dałam jej 3 gwiazdki, dla mnie to jest taki przyjemny średniaczek. No dalej, nie wiem czy to było po kolei, ale przeczytałam Lepiej niż wczoraj Lynn Painter, to jest oczywiście autorka Lepiej niż w filmach, które w zeszłym roku po prostu ja pokochałam, co zresztą możecie wiedzieć, jeśli obserwujecie mnie na Instagramie. I tutaj mamy nową książkę tej autorki, ja jeszcze czytałam Mr. Wrong Number, bo teraz zobaczyłam, ale to jest w ogóle już w Polsce wydane jako Pan Zły Numer. Ale tutaj mamy historię Emily, tak, Emily, która przeżywa dzień świstaka, cały czas się cofa, cały czas przeżywa ten sam dzień, a to są konkretnie walentynki, które dla niej nie były zbyt udane, jej chłopak ją zdradza tak naprawdę. Ona się o tym dowiaduje właśnie w te walentynki, kiedy chciała mu wyznać miłość. Wszystko się wali, ma też wypadek samochodowy, co widzicie po okładce. I ogólnie no, dostaje szansę od losu, by przeżyć ten dzień jeszcze raz i przeżywa go kilkukrotnie. Bardzo ta książka mi się podobała, bo mimo, że nie jestem fanką tego motywu pętli czasowych i na przykład w One Last Stop strasznie mi to przeszkadzało, tutaj nie, tutaj naprawdę bawiłam się bardzo dobrze. I też rozumiem, jaki był zamysł autorki na to, że ta pętla czasowa jest. Nie, że po prostu ona jest, tylko faktycznie wiem, co to miało sprawić. To miało po prostu popchnąć naszą bohaterkę do pewnych działań i to było widać i to moim zdaniem bardzo fajnie w tej książce wybrzmiało. Czy coś jeszcze? Bo nie chcę Wam za dużo zdradzać, bo ta książka jest bardzo króciutka. Mi się ogromnie podobała. Też oczywiście to jest taki romansik, ale taki bardzo 13-14+, bym powiedziała, naprawdę bardzo przyjemny. I co mogę Wam więcej powiedzieć? No, mi się naprawdę podobał. Mimo wszystko moje serce jest bliżej, lepiej niż w filmach, ale ta zdecydowanie też mi się bardzo podoba. Przeczytam ją w ogóle w jednym dniu, więc jeśli potrzebujecie czegoś
czegoś na wyjście ze stoju czytelniczego, a lubicie romanse takie właśnie, takie cute romanse, takie słodkie, które nie mają gdzieś tam z tego spicy, ale są po prostu przewspaniałe, to Wam bardzo ją rekomenduję. Kolejna książka to jest Drobnym drukiem i tutaj już mamy spice, tutaj mamy takie, myślę, 16 plus to będzie. Tutaj mamy, to jest seria Lauren Asher, druga. Pierwsza to jest Brudne powietrze, a ta jest Miliarderze z krainy marzeń. Wiem, że to brzmi tragicznie, ale ta kraina marzeń to jest taki Disneyland, tak mi się wydaje, że o to chodziło autorce. To jest taki park rozrywki po prostu, gdzie rozgrywa się ich romans. Mamy tutaj workplace romance, bo mamy tutaj szefa właśnie tego parku, który przejmuje ten park, bo taka była wola jego dziadka, więc on się tym zajmuje. I to jest Rowan. I mamy Zarę, która pracuje tutaj jako taka architektka, chociaż nie do końca, ale po prostu nie umiem znaleźć lepszego słowa teraz. Bardzo fajny romans, taki przyjemny, też 3 gwiazdki dla mnie, taki średniaczek. Myślę, że 2 kolejne tomy będą dla mnie lepsze i że to jest takie rozpoczęcie serii, tak samo było w tej drugiej serii, gdzie w Zdławieniu mi się tak średnio to podobało, a drugi tom mi się o wiele bardziej podobał. Było to przyjemne, natomiast zachowanie głównego bohatera pod koniec książki dla mnie było nie do przejścia i po prostu trochę mi to zniszczyło jego obraz, ale takie bardzo przyjemne było, takie bardzo szybkie. Czytałam ją na czytniku i wydaje mi się, że dlatego też ją szybko przeczytałam, bo na czytniku jeszcze o wiele szybciej. Dalej mam 2 takie bardziej ważniejsze książki, mniej takie rozrywkowe. Pierwsza z nich to Wyznanie rzekomo porządnej dziewczyny, w której się absolutnie zakochałam i przepadłam. Poznajemy tutaj Monique, która jest córką pastora. Jest pochodzi z takiej bardzo konserwatywnej rodziny, takiej bardzo wierzącej, no nie wiem co tu mam więc powiedzieć, córka pastora, więc myślę, że to się mówi samo za siebie. I ona właśnie spotyka się z chłopakiem z tego kościoła, jej rodzice go uwielbiają, w ogóle traktują go już jako członka rodziny, uważają, że jest bardzo porządnym chłopakiem, dla niej idealnym. Ona też go kocha, tak przynajmniej myśli i właśnie oni po 2 latach związku próbują właśnie uprawiać seks, natomiast nie wychodzi im to, Monique jest bardzo stresowana i zastanawia się, czy coś z nią jest nie tak i ten chłopak zirytowany tym, że po prostu ona nie daje mu tego, czego on potrzebuje, zrywa z nią i zostawia ją po tych 2 latach. Jej rodzice oczywiście myślą, że to jest jej wina, co jest w ogóle abstrakcyjne, ale tak jest w swojej książce. Monique się zastanawia, dlaczego ona fizycznie nie jest po prostu zdolna, co jest z nią nie tak i nie rozumie tego i poznaje dziewczynę, która jej mówi i odkrywa przed nią taką chorobę czy schorzenie, właśnie nie wiem jak to nazwać, więc jeśli źle powiem, to oczywiście mnie poprawcie w komentarzach, która jest pochwica, że po prostu nie da się tego fizycznie zrobić. Tam później jest to wszystko oczywiście w książce wytłumaczone, jakie są, czym to jest spowodowane, jakie są powody tego, że właśnie takie coś może się wydarzyć i tak dalej. To jest bardzo ważna książka, uświadamiająca. Odkrywanie siebie, odkrywanie własnego ciała bardzo mi się podobała i naprawdę uważam, że gdybym przeczytała ją 2 lata temu, to w ogóle to było 5 na 5. Teraz to jest takie 4,5 na 5, bo bardzo doceniam tą książkę i uważam, że ona robi świetne rzeczy. Mi się w tej książce jeszcze bardzo podobał ten fakt, że tutaj mamy takie uświadomienie, że jeśli nie jesteś na coś gotowa, a twoi rówieśnicy już są, albo zrobili coś szybciej, albo ty zrobiłeś coś szybciej i ty chcesz coś zrobić, albo nie chcesz czegoś zrobić, że to jest wszystko okej, okay, że to jest wszystko okej, okay, jeśli ty nie chcesz czegoś robić, albo jeśli już to zrobiłeś i tak dalej. Bardzo mi się ta książka podobała, ona bardzo tak uwrażliwia, pomaga zrozumieć temat. Wydaje mi się, że naprawdę świetnie i tak bardzo subtelny, ale równocześnie dosadny sposób mówi o wszystkich tych problemach i naprawdę była to jedna z najlepszych w ogóle młodzieżówek takich o trudniejszych tematach, jakie ja czytałam. Bardzo serdecznie Wam polecam. I dalej jest książka, którą będę recenzować na Bookstagramie, czyli Monday is not coming, Monday nie przyjdzie. To jest nowa książka dorosłej, która mnie w zeszłym roku zachwyciła, co możecie wiedzieć. To była jedna z moich ulubionych książek. Tam mamy o relacji właśnie 17-latki z 30-latkiem. Natomiast tutaj mamy całkiem inną historię, one są w ogóle 2 różne książki dla mnie. Poznajemy tutaj Klaudię, która traci swoją przyjaciółkę Mandy i nie wie, co się z nią stało, po prostu Mandy nie przychodzi do szkoły. Dziewczyny też nie miały kontaktu przez wakacje. Klaudia usilnie próbuje ją znaleźć i szukać. Nikt nie chce jej pomóc, nikt się tym nie chce zajmować. Matka Mandy też zachowuje się dziwnie, natomiast mama właśnie Klaudii nie chce się w to plątać, też nie chce, żeby jej córka zaczepiała tego tematu. Nie wiadomo, co się z nią po prostu stało. I też Klaudia ma swoje problemy, których nie było widać. Ona jest uzależniona tak naprawdę od Klaudii, jako od osoby, ale po prostu jako wsparcia. To była jej najbliższa przyjaciółka. Nie wiem, co mam jeszcze Wam powiedzieć, bo naprawdę bardzo trudno jest opisać fabułę tej książki, bo ona jest taka wręcz nieuchwytna. Mówi konkretnie na jakieś tematy, ale po prostu porusza tyle wątków i po prostu tak naprawdę walczy z tyloma problemami, że trochę trudno mi
coś więcej o niej powiedzieć. Wydaje mi się, że po prostu, jeśli jesteście wysoko wrażliwi, moim zdaniem, tu jest ogólnie oznaczenie 16+, ale moim zdaniem, jeśli jesteście wysoko wrażliwi, ja bym w ogóle po tą książkę nie sięgała, bo ja w ogóle nie byłam gotowa na to, co tutaj dostanę. Wydaje mi się, że ta książka jest trudna po prostu i jeśli jesteście właśnie wysoko wrażliwi, to ja bym jej w ogóle nie polecała. Też moim zdaniem powinniście sobie zapoznać z Trigger Warnings. Tu w ogóle nie ma tych oznaczeń, nie rozumiem dlaczego. Wiem, że to poniekąd spoileruje, co się stało tak naprawdę, jaka jest w ogóle ta historia, co się tak naprawdę wydarzyło, ale mi tutaj brakuje tej informacji, że hej, tu możesz się spotkać z czymś takim, bo jednak ja nie byłam w ogóle gotowa na to, co zostałam. Nie mogę jej wam z czystym sumieniem polecić, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność. Ta książka naprawdę nie należy do prostych, do przyswojenia po prostu i ja nie chcę brać tej odpowiedzialności. To nie jest tak, że ona mi się nie podoba, natomiast ja po prostu nie chcę, żeby ktoś po prostu się źle poczuł. I teraz jeszcze jedna książka, o której sobie przypomniałam, której w ogóle nie mam w papierze, bo czytam ją na czytniku. To jest Kontrakt Balickiej. To jest erotyk polski. Tak, to jest powiedzmy kontynuacja korepetytora z prokuratorem, natomiast ten tam po prostu on jest postacią poboczną, więc w sumie możecie to czytać jak chcecie, tyle że w kontrakcie na końcu są postacie z tamtej drogi. Natomiast no, czy to było jakieś świetne? Nie. To jest taki erotyk typowy, po prostu źle napisany, więc po prostu trzeba lubić. Albo się to lubi, albo się tego nienawidzi, więc to po prostu zależy od osoby. Jeśli coś takiego czytacie, to pewnie już go czytaliście w ogóle. Tutaj mamy romans pilot stewardessa i mamy Friends with Benefits. I oczywiście to jest taki erotyk, który próbuje poruszać ważniejsze tematy, ale tego nie robi, albo robi to bardzo nieudolnie. Chociaż nie do końca nieudolnie, bo Balicka ma takie zapędy, że naprawdę spoko czasami porusza niektóre kwestie, ale to jest później tak zmiatane przez te sceny po prostu erotyczne, że o tym się zapomina i trochę szkoda w sumie, bo naprawdę tam to też miało potencjał. I ostatnia seria już, to jest druga i trzecia część Rodziny Monet. Wprawdzie tej perełki, tej drugiego tomu, trzeciego tomu, drugiej części trzeciego tomu jeszcze nie dosłuchałam. Jestem dosłownie w 65, chyba 70% i sobie jutro myślę dosłucham. Ale chciałam już o nim wam powiedzieć wspólnie, bo już nie będę się rozdrabniać. Ja pierwszą część czytałam właśnie w papierze, te dwie kolejne słuchałam w audio i moim zdaniem ta książka idzie i w gorszą stronę, i w lepszą, bo w sumie później w kolejnych częściach oni już więcej ze sobą rozmawiają, jest więcej interakcji z braćmi, co jest świetne, bo w pierwszej części naprawdę oni praktycznie nie rozmawiali i to było dla mnie niepokojące. Same wytłumaczenie, dlaczego oni w stosunku do Hayley się zachowują tak, a nie inaczej w trzeciej części, dla mnie jest po prostu absurdalne. Wytłumaczenie, dlaczego oni tak traktują Hayley, jak traktują, naprawdę najgłupsza rzecz, jaką słyszałam w życiu i po prostu... I ogólnie taka chęć po prostu rządzenia się i tak dalej, no nie jest coś dobre, też jest dużo o przemocy, ja nie jestem fanką tego motywu, natomiast później zaczęłam, powiem wam, traktować Rodzinę Monet jak Dynastię, która była bardzo długo moim ulubionym serialem. Dynastia jest operą mydlaną, więc ona jest absurdalna. I ta Rodzina Monet też jest absurdalna, bo tam jest tylko fuca się tymi nazwami marek i po prostu dzieją się jakieś niestworzone rzeczy. Ogólnie widzę tą problematyczność, zgadzam się w ogóle z filmem, który nagrała Prostracja, że po prostu jakby ja się zgadzam z wszystkim, co ona powiedziała. Te opisy, że to jest źle napisane, ja się z tym zgadzam. Natomiast po prostu jako odmówdacz, gdzie nie musicie w ogóle się skupiać na fabule, to moim zdaniem spoko, jako w audio, ale żeby czytać, to nie polecałabym. Natomiast no, co nie zmienia faktu, że dla mnie są dwie, jedna gwiazdka, więc to jest takie nawet nie guilty pleasure, tylko po prostu jakby... Tak, I just go with the flow, nie wiem, po prostu dobrze mi się tego słuchało w audio, a też próbuję się wdrożyć z powrotem w audiobooki, więc sobie słuchałam. Nie uważam, co jest świetne, też bardzo szybko wylatuje mi fabuła z głowy tych książek, bo one po prostu są takie po prostu do zapomnienia, ale rozumiem, powiem szczerze, z jednej strony, dlaczego ludzie zaczęli od tego czytać, bo jakby... Widzę, co ludziom się może podobać. Ja osobiście, mnie to męczy nawet potem w audio, bo te audiobooki naprawdę trwają 15 godzin, jest strasznie długo, nawet na przyspieszeniu to po prostu trwa i trwa. Ale no, wydaje mi się, że trzecia część w ogóle najlepiej wypada na tle wszystkich, chociaż tam wiesz, się dzieje to samo i tak naprawdę koło Macieju jest powtarzane to samo, że Dylan jest umieśniony, że Vincent ma lodowaty wzrok. To jest taki trochę polski zmierzch moim zdaniem, tak ogólnie, ale... No słucham sobie, muszę dosłuchać tej perełki i chciałam wam po prostu powiedzieć, że przesłuchałam, bo też dużo osób na Instagramie pytało, czy będę czytać, czy mam w planach i tak dalej, więc mówię tutaj od razu, rozwiewam wątpliwości. No i co? To by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Mi się go bardzo dobrze nagrywało. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach i cześć!